Okej, okay. zbliża się Halloween. Wiadomo, że w kinach będą horrory. I moi drodzy, jestem tu dzisiaj, żeby was przed jednym przestrzec. Albo zachęcić zależy, jak na to spojrzycie. The Demon Disorder czyli demon. To debiutanski film Stevena Boyle, który opowiada nam historię trzech braci, którzy mierzą się z potworną rodzinną tajemnicą, gdy duch ich zmarłego ojca wstępuje w najmłodszego z nich. I tak, moi drodzy, jest to australijska produkcja z bardzo niskim budżetem, i to jest właśnie moje największe zaskoczenie. I trochę tak. Z jednej strony chciałbym temu filmowi kibicować, zaraz powiem dlaczego, ale z drugiej strony czuję się trochę oszukany, bo jak wchodzi coś takiego do kina w okolicy Halloween. Demon. Na plakacie jest ten aktor, jaką się nazywa? John Noble, który jest, możecie go znać z władzy pierścieni, nie? No tak, ten film stwarza wszystkie możliwe pozory, żeby was zachęcić do no, Halo, idziemy do kina. Ale musicie wiedzieć jedno, że to jest poprawnie technicznie wykonany ultra, hiper, nisko budżetowy debiut, który ogląda się jak coś, co powinno być na jakimś festiwalu filmowym, gdzie ktoś po prostu swój pierwszy film daje i to jest trochę takie, że, trochę tak jakbyście szli do lekarza i jakiś student medycyny czy tam w trakcie specjalizacji czy coś, co się jeszcze uczy, po prostu stał z tyłu i robił notatki. I wy sobie tak wiecie na co się piszecie. Musicie podpisać zgodę, żeby ktoś, jakiś student wam krew pierwszy raz pobrał czy coś takiego. To mniej więcej tak się ten film ogląda. To znaczy nie jest to pełnoprawny, wielki horror. Jest to jak na debiut, jak na jakiś w ogóle niski budżet, Je, jeden prosty domek z farmą malutką i druga lokalizacja to jest po prostu większy garaż, no to okej, okay. jakby to moi kumple zrobili. Jakby ktoś z was przed powiedział, stary, nakręciłem ten film z trzema znajomymi, to bym powiedział, zajebista robota, nie? W sensie naprawdę udało wam się. Ale jeśli się spodziewacie, że pójdziecie do kina na taki prawdziwy horror, horror, no to myślę, że wyjdziecie bardzo zażanowani i zawiedzeni, no bo to jest po prostu biedne. To jest poprawnie wykonane, widać w tym serce. I... Ej, panie Steven Boyn, jak mu dadzą większy budżet i powiedzą masz, zrób nową obecność, to ja wierzę, ja wierzę, że mu się uda, bo on ma serce po dobrej stronie, ja widzę, co on chciał osiągnąć i przede wszystkim to jest chłop, który spędził całą swoją karierę ostatnie tam 20 ileś lat jako make-up artist. I mówiąc make-up, nie, że w sensie, że malował aktorów, tylko jakieś... Yy, chodzi o te wszystkie prostetyki, jakieś yy, poczwarki, nie wiem, uzębienie, yy, wniszczące ciało. On jest takim make-up artist z tego, co widziałem. Ma wpisaną jedną rolę w Władcy Pierścieni w Wojnach Klonów jako jakiś tam ktoś z trzeciego planu, no nie jakiś senator. Bardzo możliwe, że sam sobie robił ten strój, może wiesz, że w tym brał udział, nie, nie sprawdzałem, ale... Wiecie, generalnie rzecz biorąc, wyszedł z takich praktycznych efektów specjalnych, make-upowych i w tym filmie one są widoczne. No i to jest coś, co lubię. To, to brzmi trochę, jak mówimy już o tych rejonach, jak z Nowej Zelandii, Peter Jackson, wychodzący, przecież martwica mózgu, czy wcześniej ten jego film. Jaki to był? To jest jeden z tych takich, wiecie. Ci, co znają, to znają, nie? takie żon z kumplami na zasadzie po godzinach kręcili, mając 10 tysięcy baksów łącznie na budżet, i, i jakby, ale serce mieli po dobrej stronie, bawili się kinem, używali fajnych praktycznych efektów. No to to jest coś takiego, tylko to już jest stopień wyżej, ale wciąż trzy stopnie poniżej naprawdę dobrze zrobionego kina tego typu, bo powiem, lekkie spoilery, ale w tym sensie, że to nie ma co spoilerować w tym filmie, ale ten potworek jest na plakatach. No, to jest max, co oni mają, no. To jest tak, jest kilka takich, wiecie, zniekształceń ciała, że tam komuś coś się rusza. Trochę jak The Thing, tylko tak jakby jedna setna tego, co się dzieje w The Thing, nie? I jak ja to widzę na ekranie, takie praktyczne efekty namacalne i tu, i tu się bawią, ktoś coś wyjmuje, z ciała, fajnie. Ja jestem za tym, jak mu dadzą większy budżet, powiedzą, zrób obecność w ten sposób. To pewnie chłopce poradzi za jakieś fajne, właśnie coś nowego, ciekawego w kinie z praktycznymi tymi efektami. Ale tutaj no to jest biedne, no ten potworek tam na koniec taki krzywy, prawda, się kręci i, i tyle. A cały film jest jednak dramatem, i, wiecie, historia australijskich filmów, takich jak Babaduk, gdzie. Ten dramat, jakieś prawdziwe problemy, tutaj relacja tych, tych trzech braci ze wspomnianym ojcem i jakieś, nie wiem, jakaś trauma pokoleniowa przekazywana, co tam, co dorobicie, jakby w drugim dnie. I ten dramat między braćmi, że ten mówi, zostawiłeś mnie, nas wtedy z tym problemem, a teraz wracasz. Nie, zróbmy to razem, teraz zwalczmy, pokonajmy problemy razem, jako rodzina. No to jest takie bardzo, bardzo szkoła studencka, podstawowe, bardzo podstawowy scenariusz, no nie? Czy ja powiem, że on nie działa? Nie, to przynajmniej. Przynajmniej tyle tutaj jest tego dramatu, że coś w ogóle się w tym filmie dzieje, ale to jest bardzo, bardzo basic. To jest bardzo podstawowe, to jest bardzo proste, to jest naprawdę mało atrakcyjne, jeśli chcecie prawdziwy taki pełnokrwisty horror. No, to jest jak wasze dziecko robiące pierwszy raz uciu jajecznicę i tam zapomniało posolić. i Tak, no gen, no, udało mu się ściąć te jajka. Ucieszycie się, że w ogóle to zrobił. Nie? Ale no nie jest to pełnoprawny posiłek, nie? Jak dla mnie przynajmniej. Oczywiście, jeśli ktoś jest fanem niszowego jakiegoś takiego właśnie kina gdzie jest mały budżet i tak dalej, no to to będzie dla was, nie? Bo uważam, że pod tym kątem jest zrobione nieźle, jest naprawdę poprawnie. Aktorzy, którzy grają, też znowu, to są widać no tacy pierwszorazowi aktorzy, albo coś bardzo tam gdzieś, prawda, znikąd się wzięli. Tylko, że każdy gra w trochę innym filmie, najmłodszy to tak w ogóle prawie nie gra. Ten Christian Willis, który jest takim powiedzmy głównym, chyba gra najlepiej, bo ten taki z brodą, ten starszy brat, czy tam Chyba starszy, bo wygląda na starszego, a on znowuż gra trochę w. On trochę przesadza, jest robi overacting i on trochę parodiuje ten film. I są momenty, gdzie powinno chyba być troszkę straszniej, a on rzuca jakiś śmieszny tekst, albo tam trochę, aaa, krzyczy i wiecie, i po prostu jest to śmieszne. Jest to śmieszne trochę w takim. Nie wydaje mi się, że w takim tonie, jakim miało być. I to jest też mój problem, gdy właśnie te martwice mózgu i te inne filmy robił Peter Jackson, to są często filmy, które wiedzą, że są filmem klasy B. One są zrobione humorystycznie, groteskowo, kampowo. Tutaj, jako że cały film opiera się o ten dramat rodzinny, i oni grają naprzeciwko siebie. No, zostawiłeś nas, bracie, nie? To troszeczkę to się słabo przegryza, ja bym jednak poszedł w stronę, albo robimy trochę śmieszniej, praktyczne efekty i tak dalej, albo robimy trochę dramatyczniej, ale wtedy musisz mieć lepszy scenariusz, lepszych aktorów, lepiej to wszystko dopiąć. Jest jeszcze jakaś tam jedna dziewczyna, która się pojawia, to ona w ogóle nie gra, ta, ta dziewczyna, co się tu pojawia w tym filmie, tam w trzecim akcie, to jest po prostu dla mnie, no śmiałem się, co by się nie działo, łącznie z tym, że potworek przy niej kogoś zjada, to ona ma jedną minę, dosłownie ona, ona to sobie mówiła, okej. Okay. I z taką miną się kręci, bo wiecie, niezależnie od tego, co się wydarzyło, no nie? John Noble ma trzy sceny na krzyż i tak naprawdę też nie ma nic do zagrania, to jest właśnie taki typowy, że udało im się, prawda? Na emeryturze chłop dorabia, udało im się go ściągnąć na trzy dni kręcenia i wrzucić na plakat, no bo to znany aktor, nie? I tyle. I to jest ten film. Bardzo krótki, bardzo taki eksperyment, taka etiuda na koniec szkoły filmowej, bardzo dobra. Czy polecam wam iść do kina na Halloween? Nie. Także Demon Dostanie ode mnie 4, mówię, jakby to był jakiś konkurs pierwszorazowych filmów, no to był, nie wiem, może nawet na 5-6, no że wiecie, że okej, okay, no widzę, widzę i te praktyczne efekty, i tu, i trochę dramatu, takie no okej, okay, nie, jak na debiucik, ale jako taki prawdziwy horror, oceniamy film jako film, no to moim zdaniem po prostu jest, jest to, no wiecie, nie obraża mnie to w ogóle, kibicuję temu twórcy dalej, tym aktorom, ale, ale nie. I serio, jeśli macie ochotę coś takiego, taki niskobudżetowy, wiecie, coś, prawda, od serca zrobione, nie? przez tam parę ludzi na dwóch malutkich lokacjach, no to okej, okay, będzie fajnie, uważam, nie? Ale jeśli spodziewacie się, że idziecie na nowy horror do kina, bo jest Halloween, ojnie! nie. Czekam na wasze opinie, jak wam się podobało i do zobaczenia w kolejnym Ponarzekajmy o Filmach.